Magazyn Miejski, 1 marca, Marta Padiuczenko. Witam i zapraszam. A w dzisiejszym serwisie Dorn w Zamościu, o zwierzynie w zimie, dni otwarte. Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, a obecnie poseł, odwiedził Zamość. Rachunki za prąd i ciepło wzrosną o 200%, wzrosną ceny produktów i usług. PKB spadnie o 16 miliardów złotych do 2020 roku. Firmy przeniosą produkcję z Polski. 500 tysięcy Polaków straci pracę. Nie wykorzystamy gazu łupkowego. Z takimi teoriami przyjechał do Zamościa Ludwik Dorn, jeden z liderów Solidarnej Polski. Jego ugrupowanie razem z Solidarnością zbiera podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską, której celem jest zawieszenie lub ograniczenie pakietu klimatycznego. Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje, wszedł w życie pakiet klimatyczno-energetyczny. Dlaczego to jest tak sprzeciw i próba zawieszenia tego pakietu bądź złagodzenia jego rygorów jest tak ważne? No, ważne jest dlatego, że ujmując rzecz najprościej, na energię wytwarzaną przede wszystkim z węgla, ten pakiet nakłada swego rodzaju europejski parapodatek. Ci, którzy generują energię z węgla, w Polsce to jest ponad 90% wytwarzanej energii elektrycznej, są obciążeni podatkiem w postaci wykupywania pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. Na wspólnej konferencji w Zamościu z byłym marszałkiem i wicepremierem wystąpili poseł Piotr Szeliga i Marek Walewander, szef zamojskiej Solidarności. Aby złożyć podpis za pośrednictwem strony internetowej www.stoppakietowi.pl należy podać imię i nazwisko oraz numer PESEL. Podpisy można składać do 1 listopada 2013 roku. Wniosek o przeprowadzenie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego Komisja Europejska zarejestrowała w listopadzie ubiegłego roku. Aby przedsięwzięcie się powiodło, w ciągu 12 miesięcy od daty rejestracji wniosku trzeba zebrać co najmniej 1 000 000 podpisów w minimum 7 państwach Unii Europejskiej. Przedmiotem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej z 2009 roku z wyłączeniem klauzul dotyczących efektywności energetycznej oraz dalszych regulacji klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów jak Chiny, USA i Indie. W składzie komitetu domagającego się zawieszenia pakietu Polskę reprezentują przedstawiciele Solidarnej Polski, NSZZ Solidarność i OPZZ. Akcje poparli też politycy PO, PSL i SLD. Do przedsięwzięcia przyłączyli się również obywatele Austrii, Czech, Danii, Grecji, Litwy, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Zgłosili się również Węgrzy i Bułgarzy. Zima powoli ustępuje. Zobaczmy, jak tę porę roku przetrwały zwierzęta na roztoczu. Dla człowieka zima to czas zabawy w śnieżki i lepienie bałwanów, ale dla leśnej zwierzyny to ciężki czas. Gruba warstwa śniegu nie pozwala im dotrzeć do pożywienia, dlatego roztoczańscy leśnicy dbają o to, by w paśnikach nie zabrakło pożywienia. Znajdujemy się na poletku owieckim, na terenie leśnictwa Zwierzyniec, leśnictwo Bukownica, oddział 31D. To jest poletko, na którym uprawiamy rośliny typu topinambur. I mamy rośliny typu żyto o zimę, jarmuż czasami siejemy, ale to są bardzo słabe siedliskowe, więc bardziej się na zbożach opieramy. Saradele czasem się sieje, żeby miały bazę żerową. No i tutaj mamy piwnice na okopowe, którymi w okresie zimowym dokarmiamy jelenie, daniele, sarny tu przychodzą. Pracę leśniczym bardzo utrudnia ogromna plaga psów i kotów. Zmienia się to z jednej strony na drugą, bo jak ja tutaj przyszedłem pracować prawie 40 lat temu, to główną plagą było kłusownictwo od ludzi. Z bronią przeważnie było wnykarstwo. Teraz jest plaga psów i kotów. Bardziej psów nawet, bo tutaj nie mamy tak za dużo wsi wewnątrz obwodu. Natomiast psy chodzą daleko, bo koty to tak za wiele nie chodzą, nie mają takiego zasięgu dużego jak psy, a psy, no to jest w tej chwili plaga straszna,
i nie mamy na to większego wpływu, żeby to coś z tym zrobić, bo mimo, że i policja zainteresowana jest tym, patrole robi na wsiach i zwraca uwagę, żeby psy były albo w kojcach, albo wiązane, to nie pomaga, te przychodzą, kusują, a strzelać to, no to człowiek raz, że nie bardzo ma prawo, a nawet jak widzi tego psa i nie jest pewny, czy on kusuje, czy biegnie sobie tak, bo ktoś go wyrzucił, bo takie przypadki są, to człowiek też nie ma takiej po prostu odwagi. Na tym obszarze pracę utrudniają także wilki oraz rysie. Występuje również problem z dostępem do żeru. Na naszym terenie podczas tych opadów deszczu ten deszcz zamarzał na śniegu, stworzyła się skorupa. Jest bardzo trudny dostęp zwierzyny do żeru, bo to jest grubość w zależności od miejsca od centymetra do 3 centymetrów takiej pokrywy lodowej, która jest trudna do przebicia. I myśmy nawet robili takie prace, że za ciągnikiem ciągaliśmy klocki z obciętymi krótko gałęziami, żeby rozkruszyć tą po prostu pokrywę lodową, żeby ułatwić zwierzynie dostęp do runa leśnego. Siano, kukurydza, sól i warzywa to zimowy jadłospis zwierzyny w lasach roztoczańskich. Wszystko dzięki myśliwym, którzy dbają o to, aby w lesie paśniki były pełne pokarmu. Dzięki temu sarny, jelenie, dziki i mniejsze zwierzęta mają większe szanse na przeżycie srogiej zimy. Smart School otworzyła swoje drzwi dla przyszłych uczniów. Zwykły dzień w niezwykłej szkole. To było hasło przewodnie Dni Otwartych Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School z oddziałami przedszkolnymi w Zamościu. Szkoła ta kształci uczniów w dwóch językach równocześnie. No, każdy dzień tak naprawdę jest niezwykły, każdy dzień jest warty zobaczenia. Także dzisiaj nie robimy żadnych specjalnie przygotowanych zajęć. Po prostu nasza szkoła dzisiaj działa tak jak zwykle. Można wejść do każdej klasy, do każdej grupy, do działu przedszkolnego i zobaczyć, jak taka codzienność u nas wygląda. Naprawdę jest co zobaczyć. A ta codzienność jest urozmaicona od rana do wieczora. Mamy oddziały przedszkolne, w których no, standardowy dzień wygląda tak, że od godziny już 7 zapraszamy nasze przedszkolaczki. Do 9 jest taka zabawa swobodna, organizowana w grupach. O 9 mamy śniadanko, później no, przechodzimy do zajęć takich już stricte edukacyjnych. Po 12 jest obiad, później troszkę odpoczywamy, są smartowe czytanki, taki blok naszych tutaj innowacyjnych zajęć. Po podwieczarku zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne, które również są u nas prowadzone. W szkole podstawowej w klasach 1-3 od godziny 8.15 trwają zajęcia i do godziny 12.30 jest blok zajęć edukacyjnych i oraz języka angielskiego. U nas zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, jest to nauczyciel wykwalifikowany zarówno z edukacji wczesnoszkolnej, jak i z języka angielskiego. Po 12.30 po obiedzie jest odpoczynek, a później znowu zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne, które są organizowane u nas na terenie naszej szkoły. A co same dzieci sądzą o szkole? Bo jest fajnie, fajnie się uczy. Bo jest pani bardzo miła, możemy się bardzo dużo nauczyć i możemy się bardzo dobrze bawić. Nie nudzimy się tutaj, mamy cały czas, cały dzień zapełniony, mamy dużo zajęć dodatkowych, mamy gardnerowskie zajęcia. I warto się tutaj zapisać. Tego dnia można było wejść do klasy, zobaczyć, jak wyglądają zajęcia oraz przez chwilę nawet samemu w nich uczestniczyć. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.